Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa. Żartuję. Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenate, Bundro, Itne i Jahus. To ma coś wspólnego z brzydotą. A w życiu nie widziałem nikogo brzydszego niż... Gemma Ślicznotka. Nie, pewien zniekształcony człowieczek, który pojawił się na brzegach Hindarsfjall. A teraz siedzi w kasztelu barona. Oboje jesteście tacy sami. Nigdy nie wiem, o czym mówicie. Ciri nic o nim nie wspominała? O jakimś zniekształconym człowieczku? Nie. W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermorem. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Tja. Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Możliwe. Poza tym, jeśli klątwa rzeczywiście dotyczyła Umy, muszę go zabrać od barona. Uma to ten brzydki człowieczek. Co chcesz z nim zrobić? Przede wszystkim zdjąć z niego klątwę. Może w Kermoren mi pomogą. A potem zobaczymy. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmawiać się z Jaskiem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwi i rozmarynów. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu Buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz dzięki za pomoc.